Bibliotece udało się zebrać i wydać krótkie wierszowane miniaturki liryczne dotyczące naszego miasta. Publikacja Suwalskiej Limeryki latem 2007-2017 to pokłosie odbywającego się od 11 lat konkursu pod tym samym tytułem. Książka ta otwiera nową dekadę literackiego konkursu cieszącego się sporym powodzeniem. Niemalże jubileuszowe wydawnictwo, bo to są limeryki, które z konkursów z lat 2007-2017. Rzeczywiście konkurs rozgrywa się latem, czyli jest ogłaszany w czerwcu, rozstrzygnięcia zwykle w sierpniu. Książkę udało nam się, jak widać za mną choinkę, czyli wydać w grudniu na święta. I między innymi po to, żeby pokazać mieszkańcom Suwałk, autorom limeryków, którzy są z całej Polski, że radość może być również i zimą, i należy się cieszyć, i pisać ciekawą poezję, i o Suwałkach, o Suwalszczyźnie, i zobaczyć ją potem w swojej książce wydanej przez bibliotekę. Trzymam przed sobą plakat, który powstał na podstawie okładki naszych limeryków. Ona też jest taka zielona, letnia, radosna i z żółtymi literami, które kojarzą się ze słońcem. Na okładce jest czarny piesek, a czarny piesek to jest jeden z symbolów miasta, bo znajduje się w herbie Suwałk, więc dlatego on tam się znalazł. W organizowanym przez Bibliotekę Publiczną konkursie udział brali twórcy z całej Polski. Do książki trafiły prace laureatów, czyli tych, którzy najlepiej wywiązali się z zadania, jakim było napisanie limeryku o naszym mieście i Suwalszczyźnie. Dodatkowe punkty otrzymywali oni za nawiązania do literatury Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, a także za wykorzystanie w swych utworach gwary suwalskiej. W książce znajdziemy też dzieła osób rozmiłowanych w żartobliwym przekazie. Są tu zabawne limeryki o Czarnej Hańczy, Suwałki Blues Festiwalu oraz o herbie naszego miasta. W książce znalazło się wybór 60 autorów, ponad 200 limeryków w bardzo ładnej, kolorowej oprawie graficznej. Autorem przedmowy jest Zbigniew Tanajewski, członek komisji konkursowej, autorem ilustracji i koncepcji graficznej Marcin Gwiazdowski. Publikacja niedługo trafi do księgarni, dostępna jest też w bibliotece, a także na stronie internetowej biblioteki.